Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak. Słuchajcie, już jest Łata 8.8 na serwerze i rzeczywiście z modami są bardzo duże problemy, ale na kłopoty, nie bednarski, tylko na kłopoty Rosjanie. Rosjanie już rozgryźli system i kilka modów już działa. Moim zdaniem bardzo szybko oni to rozgryzą. Myślałem, szczerze mówiąc, kiedyś nawet film zrobiłem, że będzie ciężko, ale nasi koledzy wschodni już się uporali i pierwsza malutka paczka modów jest pod tym filmem. Co w niej znajdziecie? Otóż w niej znajdziecie tak. Po pierwsze ten garaż. Po drugie znajdziecie już zaktualizowane nowe drzewka pionowe, które moim zdaniem wyglądają rewelacyjnie i przypominają mi betę. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Dalej celownik Jimbo, Jumbo, Jumbo, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie ja go jeszcze nie używałem, ale ten akurat znalazłem. Najszybciej dostosowali go do nowej wersji i już jest dostępny. Dodatkowo Damage Panel, jakkolwiek zwał, tak zwał. Chodzi o ten panel dolny, że mamy tam pokazane uszkodzenia czołgu po prostu, bardziej czytelne ikony podczas bitwy, ile tam mamy pocisków i tak dalej. Wszystko zobaczycie. Wystarczy, że to, co ściągniecie ode mnie, tą paczkę wypakujecie do katalogu ResMods i numer wersji, czyli 8.8 chyba to będzie, czy tam 0.8.8. Tam te wszystkie pliki wrzucicie i zrestartujecie grę i wszystko będzie działało. No, to taki króciutki filmik tylko. Jak będzie więcej modów, to pewnie zrobię, ale te najpotrzebniejsze wydaje mi się, że właśnie tutaj są. XVM-a chyba jeszcze nie ma, chyba jeszcze nie działa, także zresztą ja XVM-a nigdy nie dawałem. I to wszystko na dzisiaj chyba już. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.